RPA, Simon Gakwe. Ja też mówiłem wczoraj, że RPA bardzo mocno poprawiło się w sprintach. Nie jest to dalej najlepszy sprinter, ale i tak zawodnik legitymujący się wynikiem poniżej 10 sekund. A jak w tej stawce poradzi sobie Remigiusz Olszewski? Tor zewnętrzny, tor ósmy. 10:21 w tym sezonie, 29 czerwca w słowackiej miejscowości Samorin. Tor ósmy. Patrzymy. Na torze siódmym ma zawodnika biegającego 10:04. Odzie Edoborn. No i tory pierwszy i piąty, a więc RPA, Stany Zjednoczone, Jamajczyk także na torze drugim bardzo mocno, on wychodzi na prowadzenie, Jamajczyk czy Amerykanin, Jamajczyk przed Amerykaninem i reprezentant RPA na miejscu trzecim w tym sprinterskim biegu, więc można powiedzieć bez niespodzianek kończy nam się ta rywalizacja. Tiguendo Tracy zwycięża. Będzie nadrabiać te zaległości, które złapała na konkursach rzutowych i skocznościowych, aczkolwiek w trójskoku kobiet zdobywają komplet punktów. Teraz zacznie się taki, może kwadrans, może troszeczkę dłużej Jamajki, mamy jeszcze sztafety. Niestety Remigiusz Olszewski melduje się jako ostatni na mecie, ale czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie rezultatów. Miejsce czwarte od Edoborn, to też spowoduje, że troszeczkę nam punktami Brytyjczycy nas dogonią. Francuz na miejscu szóstym, Marvin René. Czasy tu nie były zbyt imponujące. Tiguendo Tracy 10:03, Kendall Williams 10:05. Dwa punkty nadrabiają do nas Francuzi z tego finiszu, z tej kamery. Tak to wyglądało. Dokładnie miejsce szóste, René, Marvin René 10:35, Lukas Jakubczyk 10:38 i na miejscu ósmym Remigiusz Olszewski 10:42. Dużo poniżej swoich możliwości, 10:21 już nabiegane w tym sezonie, bardzo dobry ten początek, a teraz to jest ten moment też, o którym często mówimy, to jest taki moment, kiedy nieco zmienia się cykl treningowy przed docelową imprezą, aby zbudować siłę.